Marcin, dużo serca włożyliście w to spotkanie, jednak się nie udało. No tak, po raz kolejny będę powtarzał, jeżeli z wiceliderem nie wykorzystuje się tej sytuacji, to nie można meczu wygrać. Głupi nasz błąd w defensywie całej drużyny, straciliśmy bramkę i ciężko z taką drużyną jak Stomin już to odrobić. No myślę, że nie graliśmy złego meczu, widać było determinację mimo tego ciężaru gatunkowego tego spotkania, wyglądało myślę to nieźle, no tylko że pod bramką jakoś traciliśmy głowę i te sytuacje jakoś nie zamienialiśmy na bramki. Dzisiaj mecz przy pustych trybunach, tak to nie powinno to chyba wyglądać. Miałem delikatny zatarg z PZPN-em już dosyć długo, także mogę się wypowiedzieć na ten temat. To jest jeden wielki bezsens tych ludzi, którzy tam pracują. Niedobrze, że gramy 5 meczy w lidze, to z tego 2 bez publiczności. Jedna wielka głupota. Się nie dziwię, że kluby nie mają pieniędzy, bo jak mogą mieć, jak na trybuny w takich meczu jak z wiceliderem nie mogą przyjść kibice. PZPN utrudnia, nie pomaga klubom. Z takim składem, jakim mamy, to my powinniśmy wygrywać wszystkie mecze. Nie wiem, co się stało dzisiaj. No. Może za bardzo chcieliśmy, trudno mi powiedzieć. No. Mi się wydaje, że mecz był w naszym wykonaniu niezły. Nie wiem, może z trybun to wyglądało inaczej. Nie brakowało determinacji i chęci woli zwycięstwa. Tylko mówię, no, te sytuacje, które mieliśmy, powinniśmy wykorzystać.